właśnie przeczytałem o najnowszych badaniach, które wykazały, że 70% Polaków uważa, że korupcja w Polsce z roku na rok wzrasta. Tak uważamy, słuchajcie, ludzie. Najczęściej o korupcję posądzamy lekarzy, sędziów sportowych, posłów, policjantów oraz no, urzędników. I walka z łapownictwem ma w Polsce bogatą historię. Pisaną, bo mnóstwo na ten temat napisano, i niepisaną, składającą się z przekazów ustnych, a przede wszystkim z przekazów bankowych. Było też wiele inicjatyw zmierzających do likwidacji korupcji. Pamiętam, kiedyś ktoś rzucił propozycję, żeby urzędnicy nosili w klapach plakietkę z napisem "Nie biorę". No nie przeszło, bo my, owszem, lubimy sobie pożartować, ale też znamy granice żartów. Gdyby to weszło w życie biorący musieliby sobie zawiesić chyba plakietkę "Nie żyję". Ale słuchajcie, jest sposób na korupcję. Jest. Trzeba ją zalegalizować. Proste. Co jest legalne, to nie jest nielegalne i koniec. I ten myk prawny można by pociągnąć dalej i na przykład zalegalizować przestępstwa. Od każdego przestępstwa przestępca płaciłby podatek, a nie był utrzymywany w więzieniu za nasze ciężko płacone podatki. Albo odwrotnie, coś zdelegalizować, na przykład choroby. Kto jest chory, popełnia wykroczenie i płaci karę. Jakie oszczędności dla budżetu starczy na program 500+, a nawet na 1000+. Choroby staną się nielegalne i problem z głowy. Będziemy nie tylko zdrowi, ale i bogaci, bo zaoszczędzimy na łapówkach dla lekarzy, prawda? Tylko żeby to wdrożyć, to ktoś nieźle musiałby wziąć w łapę. Od pułapka.